A, jeszcze chciałam wam powiedzieć straszną historię, która mi się dzisiaj przydarzyła. Takie pouczenie i może zwrócenie uwagi na pewną rzecz. Otóż ja u siebie, znaczy u moich rodziców w mieszkaniu jakoś nigdy nie miałam takiej możliwości, żeby robić make-up przy oknie, czyli przy świetle dziennym. I zawsze robiłam to w łazience, a jeszcze u rodziców w łazience nie ma takiego dobrego światła na lustro, czy tam na twarz. I miałam taki swój, zresztą mam nadal, podkład maka, którego już używam od roku. I męczę go, strasznie go męczę, bo niespecjalnie mi się on podoba. Ja używam zresztą podkładu MAC-a Select Foundation. Wygląda tak. No, i to jest w ogóle kolor NC40, znaczy NC40. I słuchajcie, dzisiaj nałożyłam make-up w łazience. No i tak patrzę, mówię, dobra, pójdę sobie do okna, mam lusterko na parapecie, to zobaczę, jak wygląda. Już zrobiłam cały make-up, oczy, bronzer i tak dalej. Patrzę w lustro i po prostu nie mogłam uwierzyć własnym oczom, co ja tam zobaczyłam. Słuchajcie, no ten podkład naprawdę ten był dla mnie no, za ciemny. Nie wiem dlaczego go, jeszcze chyba rok temu tak dobrze nie wiedziałam, jakie kolory dobrać i tak dalej. No męczę go już naprawdę, już chcę to skończyć i oddać back to MAC. I to jest 30 ml i to mi naprawdę długo starczyło, wydaje mi się, że jeszcze mam gdzieś z tyle. I po prostu musiałam zmyć od razu ten makijaż, zostawiłam tylko oczy i nałożyłam korektor tylko w te miejsca, które potrzebowałam. I jeszcze dzisiaj sobie kupiłam korektor, o którym wam mówiłam zawsze, czyli Estée Lauder Double Wear w kolorze 02. Jestem z niego super zadowolona i wam bardzo go polecam. W każdym bądź razie byłam dzisiaj w Douglasie, w MAC-u, Inglocie, w Sephorze, ponieważ szukałam odpowiedniego podkładu. Ale ja jestem taka, że nie kupuję nic od razu, tak zrobiłam błąd z tym. Powiem wam, że tego w ogóle nie podoba mi się konsystencja, jakoś tak w suchych miejscach. On niby jest do cery suchej, ale strasznie widać mi wszystkie takie właśnie te suche miejsca i tą skórę. Nie. I wybrałam sobie kilka podkładów. Zobaczcie, jaka jest różnica. No, zobaczcie różnicę. No, troszkę jest, prawda? Na twarzy na pewno będzie widać. Także, słuchajcie, zwracam wam uwagę. Jeżeli robicie makijaż zawsze w łazience, przy sztucznym świetle, naprawdę pójdźcie sobie do lustra i sobie zobaczcie, czy faktycznie dobrze macie dobrany ten podkład. Także widzicie, ja też nie jestem chyba ekspertem jeszcze w tej dziedzinie. Dzisiaj widziałam filmik Makeup Brock i ona opowiada właśnie o podkładach, także jeżeli nie macie dużej wiedzy na ten temat, to definitywnie zajrzyjcie na jej kanał. No i tak, i przestrzegam przed tym, bo naprawdę nie chcecie wyglądać na ulicy. No, ja w ogóle się dziwię, że nikt mi nie zwrócił uwagi. Dobra, trochę przesadzam. Nie było tak źle. Zresztą widziałyście mnie w filmikach, zawsze miałam ten podkład na sobie. I żadna z was też mi nie zwróciła uwagi, no może to tylko ja. Natomiast uważam, że to jest definitywnie za ciemny kolor dla mnie. Koniec gadania. Zabieram się do roboty. No i co, życzę wam miłego dnia czy wieczoru. I co, widzimy się niedługo. Trzymajcie się, pa, pa.